Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj biorę na tapetę właściwości zdrowotne papryczki chili. No któż z nas jej nie zna? Ostra papryczka chili, wywodząca się z Meksyku i Ameryki Południowej, zawiera liczne substancje lecznicze. Jej działanie wykrztuśne związane jest z kapsaicyną, która odpowiedzialna jest właśnie za jej ostry smak. Naukowcy stwierdzili, że kapsaicyna powoduje znieczulenie układu oddechowego. Wyciąg z papryczki chili może działać więc korzystnie u astmatyków i chorych na płuca. Dodatkowo pomaga w oczyszczaniu zatok i łagodzi przeziębienia. Jakie właściwości zatem posiada papryczka? Ta cudowna roślina między innymi łagodzi ból, działa wykrztuśnie, łagodzi objawy w zapaleniu oskrzeli i rozedmie płuc, rozrzedza zalegający śluz, działa przeciwzakrzepowo, doskonała we wszelkich chorobach płuc, wprawia również dobry nastrój. Na czym polega więc działanie kapsaicyny, bo o to przede wszystkim się rozchodzi, właśnie o ten składnik. Działanie łagodzące polega na zahamowaniu w komórkach działania neuroprzekaźnika odpowiadającego za przekazywanie uczucia bólu do centralnego układu nerwowego. W czasie, gdy papryka piecze, do mózgu przesyłane są sygnały łagodzące ów ból. Wyzwala się produkcja endorfin wywołujących poczucie zadowolenia. Naukowcy wysnuli teorię, iż niektóre osoby spożywające regularnie papryczkę chili jakoby uzależniają się od wyzwalania coraz to większych ilości endorfin. Popadają w nauk wprawiania się w dobry nastrój wynikający z nadmiaru endorfin. Na przykład w Tajlandii używa się papryczki chili jako przyprawy do pobudzania apetytu, więc w jadłospisie dziennym jest ona zawsze obecna. Naukowcy tajscy zauważyli, że regularne spożywanie papryczki może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachorowalności na choroby zakrzepowe i zatorowe. Papryka działa krótko, jednak stałe jej spożywanie powoduje odporność na zakrzepy czy zatory. Żeby nie było zbyt słodko, a raczej ostro, zbyt dużych ilości papryki nie mogą spożywać osoby z żylakami odbytu. To jest ważne. Powoduje ona bowiem pieczenie odbytu, szczególnie podczas wypróżnień. Brak również danych, aby rzekomo powodowała wrzody żołądka czy dwunastnicy. Stwierdzono nawet wygajanie wrzodów podczas jej spożywania. W Indiach stwierdzono natomiast, że jedzenie dużych ilości papryczki chili ma związek ze zwiększeniem zachorowalności na raka, jamy ustnej, krtani i przełyku. Natomiast w mniejszych dawkach kapsaicyna działa jak przeciwutleniacz. Hamuje uszkodzenia komórek i prawdopodobnie zapobiega nowotworom. Po prostu tak bywa, że mniejsze i większe dawki tej samej substancji mają działanie przeciwstawne. Jeżeli nie lubicie ostrych przypraw, czas je zatem polubić. Oto kilka prostych rad, jak sobie z tym poradzić. Zaczynajcie od małych dawek. Dodawajcie mniejsze ilości do pożywienia, za to częściej jedzcie przyprawiane papryką potrawy. Można ostre danie na przykład czymś popić. Zimnym jogurtem, który na przykład łagodzi podrażnienie języka i żołądka. Fakt jest taki, że pieczenie trwa tylko tyle, jak długo ostra przyprawa podrażnia receptory w jamie ustnej. Każdy więc może wytworzyć w sobie tolerancję na ostry smak i go polubić dokładnie. Osobiście często przyprawiam potrawy papryczką chili bądź pieprzem cayenne, który jest mieszanką ususzonego, zmielonego proszku różnych odmian papryczki chili. Faktycznie trzeba uważać, aby nie przesadzić, gdyż jest bardzo ostry i wystarczy naprawdę odrobina, aby go dość wyraźnie poczuć. Ciekawe, czy Wy również dodajecie do swoich potraw papryczki chili bądź pieprz cayenne? No, naprawdę jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat i czy faktycznie jej używacie.
i jakie są Wasze odczucia, czy ją lubicie, czy stosujecie często, a może od świętego dzwonu? Pochwalcie się w komentarzach, a tymczasem do kolejnego filmu.